Do Francji. Po wielu rozmowach prowadzonych z kolegami w Lwowie oraz z generałem Januszajtisem, generałem Borutą Spiechowiczem, którzy byli kierownikami ówczesnego, budzącego się dopiero do życia podziemnego ruchu oporu, zostałem wysłany przez generała Januszajtisa jako kurier do Paryża do generała Sikorskiego. W samym Lwowie było podówczas ponad sześć tysięcy oficerów. Część z nich Miała przejść granicę do armii polskiej we Francji. Część zamierzała pozostać w kraju. Należało również sprecyzować i wyjaśnić nasz stosunek do władz radzieckich. Ponadto należało ustalić stałą i trwałą łączność z Paryżem i otrzymać pieniądze na akcję w kraju. Najbardziej palącą sprawą był jednak stosunek do Rosjan. Sytuacja była niejasna. I z każdym dniem się pogarszała. A uregulować sprawę można było tylko na najwyższym szczeblu rządów obu państw. Wchodziliśmy w tym czasie w okres, który dla jednych był niekończącym się piekłem niewoli, dla drugich tułaczką, której do końca nie było widać. Wybierając się jako specjalny kurier do Paryża do generała Sikorskiego w celu przedstawienia mu sytuacji w kraju i otrzymania instrukcji dla pracy podziemnej, zdecydowałem, że raźniej będzie mi iść we dwójkę. Na współtowarzysza niebezpiecznej podróży zaprosiłem człowieka sympatycznego i z charakterem. Inżyniera Stefana Bogdanowicza. Obaj przygotowaliśmy się solidnie do tej wyprawy. Należało mieć papiery cywilne. Obaj je posiadaliśmy. Do Kut, gdzie zamierzaliśmy przekroczyć granicę rumuńską, mieliśmy pojechać pod pretekstem zakupu kilimów. Wzięliśmy więc w jednej ze znanych firm w Lwowie listy polecające i tak zaopatrzeni robiliśmy ostatnie przygotowania do drogi. Należało mieć dobre i wygodne buty, ciepłą bieliznę i trochę pieniędzy. W czasie przygotowań natknąłem się na swego byłego dowódcę dwunastego Pułku Ułanów, pułkownika dyplomowanego Bronisława Rakowskiego. Nie był to już dawny, pewny siebie człowiek. Pozostał tylko strzęp ludzki. Od pułkownika Rakowskiego dowiedziałem się, że w czasie wojny był oficerem do zleceń przy generale Sosnkowskim i brał udział w obronie Lwowa, a następnie był jednym z członków komisji wojskowej, która przekazywała Lwów władzom radzieckim. Powiedział mi, że posiada glejt wydany przez władze radzieckie na swobodne zamieszkanie i poruszanie się na terenach zajętych przez wojska radzieckie. Gdy pułkownik dowiedział się, że idę do Paryża, zaczął mnie prosić, abym go zabrał ze sobą. Żal mi się go zrobiło i zgodziłem się. Pułkownik był uszczęśliwiony. Od tego momentu wykonywał tylko polecenia, nie przejawiał żadnej inicjatywy, nie wykazywał żadnej energii oprócz chęci ucieczki za granicę. Odwiedzając parokrotnie generała Andersa w jednym z lwowskich szpitali, dowiedziałem się, że w ostatnich dniach września gdy z kilku oficerami przedzierał się ku granicy węgierskiej, został otoczony przez miejscową grupę Ukraińców i w czasie nocnej strzelaniny dwukrotnie raniony. Zawiadomił o tym fakcie władze radzieckie i prosił o opiekę, wskutek czego właśnie znalazł się w szpitalu w Lwowie. Sam stwierdzał, że jest mu w szpitalu dobrze, a władze radzieckie odnoszą się do niego przychylnie, a nawet proponowały mu wstąpienie do Armii Czerwonej. W jednej z rozmów z generałem powiedziałem, że idę do Paryża do generała Sikorskiego. Generał prosił, abym przed odejściem był jeszcze u niego, ponieważ chciał przeze mnie przekazać swoje sprawy generałowi Sikorskiemu. Pewnego razu przyprowadziłem do generała Andersa, pułkownika Rakowskiego. A około 15 października udało mi się przez znajomych odszukać we Lwowie żonę i córkę generała Andersa. I za pomocą tychże znajomych skontaktować się z generałem. Po paru dniach do naszej paczki przyłączył się jeszcze podchorążył Bączkowski, dzielny, inteligentny i sprytny chłopak, młody artylerzysta, u którego mieszkałem przy ulicy Kaleczej 24. Na parę dni przed wyjściem zgłosiłem się do generała Andersa. Generał prosił, abym zameldował generałowi Sikorskiemu o jego lojalnym stosunku do osoby generała Sikorskiego. I chęci służenia pod jego rozkazami. Wyrzekał ogromnie na sanację, na legionistów, potępiał beka i śmigłego, a na zakończenie prosił, aby generał Sikorski w jakiś sposób na drodze dyplomatycznej wydostał go z Lwowa i ściągnął do Paryża, ponieważ stan zdrowia nie pozwala mu na ryzyko przekroczenia granicy w sposób nielegalny. Obiecałem generałowi, że wszystko załatwię tak, jak sobie tego życzy i po półgodzinnej rozmowie pożegnawszy się serdecznie rozstaliśmy się rankiem 22 października 1939 roku wyruszyliśmy w drogę wyszliśmy z Lwowa piechotą dotarliśmy do pierwszej stacji kolejowej i tam kupiliśmy bilety do Kołomyi bilety kupowaliśmy osobno ruch na dworcu był olbrzymi więc nie zwracaliśmy na siebie niczyjej uwagi do przedziału weszliśmy każdy oddzielnie, tak jakbyśmy się całkowicie nie znali. Pułkownik Krakowski ogromnie się denerwował. Zdawało się, że nie wytrzyma napięcia. Wystarczyło spojrzeć na niego, by odgadnąć, że z tym człowiekiem coś jest nie w porządku. Oglądał się trwożnie na wszystkie strony. Podskakiwał na swoim miejscu z przerażeniem w oczach, gdy tylko drzwi się otwierały i ktoś zaglądał do przedziału. Palił papierosa za papierosem, a palce tak mu drżały, że zapałki wylatywały mu z rąk. Jasne się stawało, że ten człowiek, jak się to mówi, nawali, że nie jest zdolny do odbycia takiej podróży. Dokoło my i dojechaliśmy jednak jakoś szczęśliwie. Wyszliśmy na dworzec. Nikt nas nie zatrzymywał. Zresztą tu, jak wszędzie w tym czasie kręciło się moc ludzi. Ludziska jeździli w rozmaite strony. W mieście rozkwaterowaliśmy się każdy z osobna, u znajomych, a nawet w przygodnych domach. Noclegów nam nie odmawiano. Mieszkańcy byli do tego już przyzwyczajeni. Niemal co dzień przyjmowali kogoś obcego do swoich mieszkań. Udzielali zawsze pomocy, karmili, przenocowali i prawie nigdy nie brali za to pieniędzy. A w wielu wypadkach spełniali jeszcze pewne drobne usługi, jak utrzymywanie łączności między nami, lub zbieranie wiadomości, czy też udzielanie informacji. Ludzie jeszcze sobie wierzyli, ufali, patrzyli w oczy, nawzajem się wspomagali. Zająłem się przygotowaniem przejścia przez granicę. Sprawa nie była łatwa. Granica była pilnie strzeżona. Pomimo licznych trudności, po paru dniach udało mi się zmontować przejście przez granicę koło Kut. Z koło udaliśmy się autobusem do Kosowa. Droga była spokojna. Mijaliśmy śliczne okolice podgórskie. Lasy zdobne były w szaty październikowe, złoto i czerwień. W Kosowie był punkt newralgiczny. Tu każdy autobus zatrzymywano i lokalne władze, to znaczy miejscowa milicja, przetrząsały go oglądając dokładnie jadących każdego kto się wydawał podejrzany zatrzymywano tak było i tym razem gdy milicjanci weszli do środka serca zabiły nam silniej staraliśmy się na siebie nie patrzeć jakiś dwóch osobników zatrzymano i zabrano nas zaś zostawiono w spokoju jakimś cudem nie wydaliśmy się podejrzani po rewizji autobus ruszył w dalszą drogę w stronę Kut. Jakieś trzy kilometry przed miastem wysiedliśmy i rozdzieliwszy się po dwóch, udaliśmy się do miasta. Ja z inżynierem Bogdanowiczem na przodzie, a dwieście kroków za nami szedł pułkownik Krakowski z podchorążym bączkowskim. Gdy dochodziliśmy do przedmieścia, paru wyrostków zaczęło kręcić się koło nas. Zrozumieliśmy, że jesteśmy pod obserwacją, a zostało nam jeszcze kilka godzin czasu. Dopiero po zachodzie słońca miałem się spotkać z przewodnikiem, z którym poprzednio umówiłem się w Kołomyi. Obiecał przeprowadzić nas znanym sobie przejściem. Pod kutami zatrzymała nas milicja składająca się wówczas przeważnie z młodzieńców ukraińskich w cywilnych ubraniach, z czerwonymi opaskami na lewym rękawie i z karabinami. Zaprowadzono nas na postarunek, który mieścił się w jednym z budynków na rynku. W poczekalni na pierwszym piętrze, na ławkach pod ścianami, siedzieli milicjanci, tak samo wyglądający jak ci, którzy nas zatrzymali. Trzymali karabiny w rękach, a niektórzy mieli nawet bagnety nałożone na karabiny. Za drewnianym stołem, na ławce, siedział starszy na milicjant. Człowiek w starszym wieku, obok niego jego pomocnik, lat około dwudziestu paru. A z drugiej strony zdaje się lejtnant z Armii Czerwonej. Stanaliśmy przed nimi. Starszyna, zupełnie poprawną polszczyzną, zapytał nas, kim jesteśmy. Odpowiedziałem, że ja jestem studentem, a Bogdanowicz inżynierem. Pokazaliśmy swoje dowody osobiste. Papiery mieliśmy w porządku. Z kolei zapytał nas, po co tu przyjechaliśmy? Odpowiedzieliśmy, że rozpoczęliśmy handel kilimami, a kuty słyną z ich wyrobu. Przyszliśmy więc tutaj, aby zakupić parę kilimów do Lwowa. W tym momencie ogromnie zainteresował się tym pomocnik komendanta, którego rodzice, jak się później okazało, mieli wielki skład z kilimami w kutach. Rozpytywał, czy wiemy, gdzie ich szukać, aż wreszcie podał nam adresy kilku składów. Po czym już bez trudności otrzymaliśmy przepustki na dwudniowy pobyt w Kutach. W czasie tej rozmowy przyprowadzono na posterunek pułkownika Rakowskiego i podchorążego Bączkowskiego. Jak się okazało, każdego obcego, który pojawił się w mieście, zatrzymowano i odprowadzano na posterunek milicji. Udaliśmy, że się nie znamy. Po mini i zachowaniu się pułkownika wywnioskowałem, że się skończył. Skończył w cudzysłowie. Cały trząsł się jak galareta i widać było, że dał zupełnie za wygraną. Opuszczaliśmy posterunek z przepustkami, które pozwalały nam na swobodne poruszanie się po mieście. Z kolei zaczęto tamtych dwóch badać. Postanowiliśmy poczekać na nich. Spacerowaliśmy tam i z powrotem ulicą Rynkową, patrząc czy nie wyjdą. Po jakichś 40 minutach zrezygnowaliśmy z czekania, domyślając się, że zostali zatrzymani. Z obu moimi towarzyszami podróży spotkałem się w parę lat później w innych już całkiem okolicznościach. Tymczasem poszliśmy do hotelu. Zamówiliśmy pokój, pytając, gdzie można by coś zjeść. Hotelarz był to człowiek sprytny. Aż oczka mu latały na wszystkie strony, gdy z nami rozmawiał. Obejrzał nasze przepustki, dał nam pokój i zapisał do książki. Trochę się przy tym uśmiechał, kiwał głową, ale choć miał twarz przebiegłą, widać było, że nie jest złym człowiekiem. Pewna nic sympatii została między nami zadzierżgnięta. Umyliśmy się i wyszliśmy znowu na miasto. Poszliśmy do restauracji, gdzie zjedliśmy kolację. Miałem nadzieję, że może pułkownikowi uda się jakoś wyjść. Wyglądałem na ulicę. Po wyjściu z restauracji długo jeszcze spacerowaliśmy, ale na próżno. Nadeszła wreszcie godzina umówiona z przewodnikiem. Przyszedłem na miejsce spotkania. Było już zupełnie ciemno. Przewodnik czekał i chciał nas zaraz prowadzić. Należało pójść poza miasto, w góry i lasami dojść do prutu, który stanowił granicę. Było to wszystko na pozór łatwe. Przewodnik znał drogę doskonale i zapewniał, że jest zupełnie bezpieczna. Radził iść natychmiast. Właściwie należało iść, ale pomyślałem sobie, że byłbym może nie w porządku, gdybym odszedł, nie wiedząc dokładnie, co się dzieje z pułkownikiem i jego towarzyszem. Może ich jednak dziś jeszcze lub jutro rano wypuszczą, a wówczas czy daliby sobie radę przy przejściu przez granicę, zwłaszcza pułkownik? Przypomniałem sobie, jak pułkownik mówił: Dałbym sobie nogę uciąć, Byleby tylko wyrwać się stąd, byleby tylko uciec. Zdecydowałem wreszcie, że zostanę. Przewodnik trochę się obruszył. Myślał pewno, że stchórzyłem, ale gdy zapłaciłem mu tak, jak się umówiliśmy, pomimo, że nie skorzystaliśmy z jego pomocy, udobruchał się. Jednak na drugi dzień przyjść nie chciał. Nie to nie. Trudno. Sprawa zaczęła się komplikować. Wróciłem do Bogdanowicza, połaziliśmy jeszcze trochę po mieście. Na ogół było spokojnie. Dość dużo ludzi kręciło się wszędzie. Miasteczko, choć niewielkie, było jednak bardzo ożywione. Koło 11 wieczorem skierowaliśmy się do hotelu i tu wdaliśmy się w rozmowę z naszym gospodarzem. Jak zwykle padło stereotypowe pytanie. Co słychać? Nic specjalnego, odpowiedział gospodarz. Dziś zatrzymano kilku podejrzanych. Chcieli podobno przejść granicę. Nad samym zaś wieczorem zatrzymano jakiegoś pułkownika, który szedł z młodym chłopcem niby rolnikiem. Zdaje się, że ten młodzieniec był również wojskowym. Aż nas zatkało. Zrozumieliśmy, że to mowa o naszych towarzyszach podróży. Właśnie pod chorąży Bączkowski miał podawać się za syna rolnika. Udawaliśmy całkowitą obojętność. Po chwili jednak inżynier Bogdanowicz zapytał: No i co robią z takimi zatrzymanymi? Ano, odwożą ich samochodami do koło a stamtąd do lwowa. Sprawa była jasna. A może uda im się jakoś uciec? Poszliśmy spać. O piątej byliśmy już na nogach. Chcieliśmy się dowiedzieć, kiedy i jakich wywożą. Okazało się to jednak przedsięwzięciem zbyt trudnym. Należało pomyśleć o własnym przejściu. Chodziliśmy po mieście i poza miasto. Parę razy zatrzymano nas, ale nasze przepustki wszędzie torowały drogę. O przejściu granicy koło samych kut nie mogło być mowy. Wzdłuż całej granicy pełno było posterunków stałych. Co kwadrans zaś chodziły patrole. Dojść w rejon graniczny. Też nie było sprawą najłatwiejszą, gdyż milicjanci zatrzymywali wszystkie nieznane im osoby. Sytuacja stawała się dręcząca. Po południu wróciliśmy do hotelu i z rzadkimi minami, co nie uszło uwagi naszego gospodarza. Toteż witając nas zapytał, jak idą interesy: chyba nie tego, co? Od słowa do słowa doszło do tego. Że porozumieliśmy się i gospodarz oświadczył, że nam pomoże. Miał on tu jakiegoś leśniczego, swego krewnego, który tę sprawę miał nam ułatwić. Ustaliliśmy, że rano przyjedzie samochód i pojedziemy nim do szosy, która biegnie wzdłuż prutu, czyli wzdłuż granicy. Stamtąd można będzie pokusić się o przejście, zwłaszcza w czasie mijania się posterunków. Zgodziliśmy się. Gospodarz hoteliku nie chciał za wyświadczenie tej przysługi nic wziąć, mówiąc, że spełnia swój obowiązek i jest zadowolony, gdy widzi, że młodzi idą do wojska bić się z Niemcami. Dowiedzieliśmy się przy tym, że już kilkunastu osobom tak pomógł. Postanowiliśmy zatem, że następnego dnia około godziny siódmej rano pojedziemy. Uspokoiwszy się, że najważniejsza sprawa została załatwiona, odetchnęliśmy z ulgą i poszliśmy znów na miasto. Tym razem na krótko, aby coś zjeść, i koło ósmej byliśmy już z powrotem. Położyliśmy się spać, aby być wypoczętym na następny dzień, który mógł nam przynieść rozmaite przygody i niespodzianki. 28 października, koło godziny siódmej, trzydzieści podjechało pod hotel auto. Szofer był w towarzystwie jakiejś pani. Auto pobite, odrapane i stare. Było takim gruchotem, że z obawą wsiadało się do niego. Na szczęście, wygląd zewnętrzny nie szedł w parze ze stanem maszyny. Był to doskonały sześciocylindrowy Austro Daimler. Motor pracował świetnie, a wóz poza wyglądem zewnętrznym, który spreparowano tylko po to, by samochód nie rzucał się w oczy, był w doskonałej formie. Setkę wyciągał lekko. Szofer był człowiekiem o rozumnej, energicznej twarzy. Towarzysząca szoferowi młoda dziewczyna lat około osiemnastu, była jak się okazało, córką leśniczego. Wesoła blondynka o niebieskich oczach opowiadała nam, że dość często tak jeździ i że przyjemnie jest patrzeć, jak panowie skaczą do wody w ubraniach. Hop! I już są na tamtej stronie. Ruszyliśmy w drogę do Kosowa. Stamtąd zaś mieliśmy skręcić w kierunku wspomnianej wsi, do której jechało się parę kilometrów wzdłuż granicy. Szosa biegła o dziesięć kroków od rzeki, która stanowiła granicę. Ranek był śliczny. Trochę zimny, ale ciepło ubrani. Nie odczuwaliśmy zimna. Świeże powietrze otrzeźwiło nas. Wycieczka była naprawdę przyjemna. Do miejsca przeznaczenia zostawało około 20 kilometrów. Na szosie ruch był niewielki. Dochodziła godzina dziewiąta. Każda minuta zbliżała nas do miejsca obranego na przejście granicy. Szosa biegła wielkim wąwozem. Po obu stronach ciągnęły się góry pokryte lasami. W dole, w wąwozie, obok szosy, równolegle do niej płynął prut. W pewnym momencie nasza sąsiadka, wskazując oczami rzekę, dała do zrozumienia, że zbliżamy się do wyznaczonego miejsca. Serca zabiły nam mocniej. Po stronie przeciwnej była Rumunia. Pierwszy cel, który mieliśmy osiągnąć, był tuż. Samochód zatrzymał się i nasza opiekunka powiedziała: Tu niech panowie skaczą. Szczęśliwej drogi. Ucałowaliśmy jej rączki, a kierowcy uścisnęliśmy dłonie i po chwili znaleźliśmy się w lodowatej wodzie. Nie sięgała nawet do pasa. Była płytka, ale rwąca, co utrudniało przejście. Śliskie kamienie na dnie sprawiały, że co chwilę traciliśmy równowagę. Musieliśmy cudacznie wyglądać w czasie przechodzenia przez rzekę, która w tym miejscu miała około 40 metrów szerokości. Samochód zawrócił na szosie, gdy znaleźliśmy się na drugim brzegu. Leśniczanka powiewała chusteczką na do widzenia. Oddaliśmy ukłon, żegnając dziewczynę. Samochód ruszył, a my udaliśmy się do lasu. Byliśmy już w Rumunii. Z perspektywy wydaje się, że odbyło się to tak sprawnie, prosto i łatwo, ale ile zaznaliśmy wówczas emocji, wiedzą tylko ci, którzy podobne wędrówki odbywali. Zagłębialiśmy się coraz więcej w las. Szliśmy pod górę. Iść było ciężko. Co kilka minut musieliśmy odpoczywać. Wyszliśmy wreszcie na jakąś ścieżkę górską, którą skierowaliśmy się w głąb. Górska droga była bardzo uciążliwa i kręta. Ze wszystkich stron otaczał nas wysokopienny bór. Wokół panowała cisza. Pustka. Ani żywej duszy, ani patroli, ani żadnej straży granicznej. Postanowiliśmy dotrzeć do naszej najbliższej placówki konsularnej w Czerniowcach. Bogdanowicz, mając znajomości, jeszcze w Polsce zaopatrzył się w wizę rumuńską, więc nic mu nie groziło. Ja, nie posiadając wizy, mogłem być zatrzymany przez władze. Po paru godzinach wędrówki odeszliśmy może z pięć kilometrów od granicy. Napotkaliśmy jakąś halę, na której stało kilka domów. A że byliśmy mocno zmęczeni i głodni, dochodziła druga po południu. Postanowiliśmy wstąpić do jednej z chat i odpocząć oraz coś zjeść. Należało również dowiedzieć się, gdzie jesteśmy i jak stąd daleko do Czerniowiec. Weszliśmy do domu, który stał trochę na uboczu, w typowej górskiej chacie, krytej gontem, składającej się z jednej dużej izby i kuchni. Zastaliśmy gospodarza, jego żonę i dwoje dzieci. Wystarczyło jedno spojrzenie na nas, aby poznali, że nie jesteśmy tutejsi. Porozumiewaliśmy się z nimi, używając łamanego języka ukraińskiego, który był tu wszędzie znany. Dano nam owczy ser trochę mamałygi i mleka. Po najedzeniu się i parogodzinnym odpoczynku ruszyliśmy w drogę. Gospodarz miał nas odprowadzić do najbliższej szosy oddalonej o jakieś 4 kilometry od chaty. Stąd można było wynajętą furmanką lub koleją jechać dalej. Do Czerniowiec było z 80 kilometrów. Po drodze zamierzaliśmy wstąpić do Hilboki, gdzie kuzyni inżyniera Bogdanowicza, skibniewscy, mieli swój mająteczek. Ścieżką po górach pokrytych gęstym lasem doszliśmy do szosy. Nie uszliśmy nawet pół kilometra, gdy na moście, którym wypadało nam przechodzić, zatrzymał nas postarunek wojskowy. Na szosie pełno było żołnierzy rumuńskich, taborów, kuchni i tym podobne. To Rumuni obsadzali swoją granicę. Wobec władz wojskowych żadne wykręty nie były potrzebne. I tak na nic by się zdały, a mogły raczej zaszkolić. Powiedzieliśmy więc wyraźnie, że idziemy z Polski i kierujemy się do Czerniowiec, a po drodze chcieliśmy wstąpić do Hilboki. Majątek i jego właściciele byli w okolicy dobrze znani. Odprowadzono nas do jakiegoś domku opodal, gdzie znajdowali się oficerowie rumuńscy. Przyjęli nas bardzo grzecznie. Byli już przyzwyczajeni do takiego rodzaju wędrowców jak my. Rozmówić się było łatwo, gdyż jeden z nich mówił doskonale po francusku, a język ten znał dobrze Bogdanowicz. Ja zaś mogłem porozumiewać się po rosyjsku, gdyż paru oficerów rumuńskich nieźle nim władało. Spisali nasze personalia, mówiąc, że muszą nas odesłać do pułku, bo takie mają rozkazy. Uprzedzili, że nie jesteśmy aresztowani. Ale ponieważ ogłoszony jest stan wyjątkowy, przeto muszą zatrzymywać każdego obcego i odsyłać go na przesłuchanie. Dano nam furmankę wojskową z podoficerem i pojechaliśmy do dowództwa owego pułku, kwaterującego w maleńkiej mieścinie odległej o 10 kilometrów. Z takiego obrotu rzeczy byliśmy raczej zadowoleni. Pożegnawszy się z oficerami, ruszyliśmy w dalszą drogę. Był już zupełny wieczór, gdy dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia. W dowództwie pułku zaprowadzono nas do dożurnego oficera. Ten zaś, zaznajomiwszy się ze spisanym uprzednio raportem, skierował nas do specjalnego oficera, prawdopodobnie z wywiadu rumuńskiego, który nas powtórnie przesłuchał. Kończąc przesłuchanie, oświadczył, że zostaniemy odesłani do Czernowiec, do dowództwa dywizji. Gdyż taki jest tryb postępowania. Następnie skierował nas do jakiegoś pokoju, gdzie było parę łóżek, i kazał wystawić posterunki koło okna i drzwi. Powiedział przy tym, że jesteśmy przetrzymywani do wyjaśnienia, gdyż przekroczyliśmy nielegalnie granicę, co pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Był jednak uprzejmy i grzeczny. Gdy powiedzieliśmy, że chcemy coś zjeść, poszedł z nami do restauracji na kolację. Idąc do miasta, zwróciliśmy uwagę, że nie mamy pieniędzy rumuńskich, tylko złote polskie. Spytał, czy mamy srebrne. Stefan pokazał mu pięć złotych w srebrze. Oficer wziął pieniądze i dał nam niby w drodze wymiany 50 lei, dodając, że pieniądze te w zupełności wystarczą na kolację, a nawet jeszcze coś zostanie. Jak się później okazało, za pięć złotych w srebrze dawano wszędzie 150 lei. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy o tym. Byliśmy mu nawet ogromnie wdzięczni. Weszliśmy do restauracji, w której było niewiele osób. Po kolacji wróciliśmy do swego pokoju, obstawionego już przez posterunki. Pierwszy raz byliśmy zatrzymani w podobny sposób. Było to coś w rodzaju aresztu. Nie przejmowaliśmy się tym jednak absolutnie. Humor nam dopisywał. Położyliśmy się, a za chwilą zasnęliśmy mocnym, twardym snem. Nikt nas nie budził i nie przeszkadzał. Na zajutrz wstaliśmy około godziny ósmej rano. Koło dziesiątej zaczęliśmy się upominać o posiłek. Pytaliśmy o nasze dalsze losy, ale bez rezultatu. Nic nam nie odpowiadano i nikogo do nas nie wezwano. Z pokoju wyjść nie było można, postarunki nie pozwalały na to. Sytuacja stawała się trochę nieprzyjemna i niewyraźna. Wreszcie koło dwunastej przyszedł podoficer i zaprowadził nas do kancelarii, tej samej, gdzie byliśmy wczoraj przesłuchiwani. Oficer, z którym jedliśmy kolację, przekazał nas kapralowi żandarmerii, oświadczając, że jeszcze dziś po południu odjedziemy do Czerniowiec. Ucieszyliśmy się ogromnie tą wiadomością, licząc na to, że wreszcie nastąpi jakaś zmiana. Zapomnieliśmy zupełnie o tym, że jesteśmy bez śniadania. Nawet nie czuliśmy głodu. Pożegnaliśmy się. Żandarm wziął papiery dotyczące naszej sprawy i poszliśmy. Przydzielony nam kapral był młodym chłopakiem lat około dwudziestu. Cieszył się również na jazdę do Czernowiec. Udaliśmy się z nim na posterunek żandarmerii oddalony o parę kilometrów. Na posterunku nikt się nami nie zajmował. Zostawiono nas w ogródku przed domem, zapowiadając tylko, abyśmy się nigdzie nie oddalali. Okolica była śliczna. Wokół otaczały nas skaliste góry o ścianach niemal prostopadłych, porosłych lasem. Rozglądaliśmy się ciekawie po okolicy. Odjechać mieliśmy o godzinie piątej, by o siódmej być w Czerniowcach. Nasz konwojent zajrzał do nas parę razy. Kupił nam chleba i kiełbasy a poza tym zbytnio nie interesował się nami. Gdy opowiedzieliśmy mu, że mamy kuzynów w Hilboce i że chcieliśmy ich zawiadomić o naszym przybyciu do Rumunii, nic wyraźnego nie odpowiedział. Także nie wiedzieliśmy, czy zgodzi się zatrzymać na stacji, abyśmy mogli dać znać do majątku krewnych Bogdanowicza. W końcu obiecaliśmy mu, że dostanie 50 lei, jeśli zatrzyma się z nami w Chilboce do następnego pociągu. Zgodził się. Parę minut przed piątą poszliśmy na stację kolejową położoną bardzo blisko. Konwojent kupił bilety i pojechaliśmy w dalszą drogę, przypominając mu o jego obietnicy zatrzymania się w Hilboce. W niecałą godzinę pociąg przybył do Hilboki. Opuściliśmy wraz z żandarmem wagon i skierowaliśmy się w stronę dworu odległego o kilometr od stacji. Weszliśmy do starego dworu stojącego pośrodku dużego parku, pozostawiając konwojenta przed domem. Naprzeciw nas wybiegły dwie młode panny. Jedna, młodziutka dziewczyna, niemal podlotek, o długich, jasnych jak len warkoczach, smukła niczym Zosia z pana Tadeusza. I druga, nieco starsza, Krystyna. Poznawszy Stefana, kuzynki ogromnie się ucieszyły. Mnie również powitały serdecznie i z radością. Poszliśmy na górę, gdzie przedstawiono nas pani domu. We dworze był spory ruch. Zjechali się liczni goście, kuzyni i znajomi. Dowiedzieliśmy się od panny Krystyny, że możemy spokojnie jechać do Czernowiec, gdyż dwór ma doskonałe stosunki z władzami i nic nam nie grozi. Obiecała jutro pojechać za nami i powiadomić o wszystkim konsula Bujnowskiego, urzędującego w Czerniowcach. Zapewniała, że sama zaopiekuje się nami. Jak się później przekonałem, była to bardzo dzielna osoba, pełna zapału i poświęcenia dla sprawy polskiej. Po kolacji pomyśleliśmy o odjeździe, by nie spóźnić się na następny pociąg do Czerniowiec. Spora gromada gości ze dworu odprowadziła nas na dworzec. Żandarm otrzymał obiecane pięćdziesiąt lei i sutą kolację, także był nader zadowolony. Do Czerniowiec przyjechaliśmy o pierwszej w nocy. Nigdzie nie chciano nas przyjąć. Skończyło się na tym, że po paru godzinach wałęsania się poszliśmy spać do hotelu. Następnego dnia zaprowadzono nas do prefektury. Tu odbyło się jeszcze jedno przesłuchanie. Nic nam poza nielegalnym przejściem granicy nie zarzucano. Inżyniera Bogdanowicza zwolniono od razu, ponieważ miał wizę rumuńską. Mnie zaś oświadczono, że do czasu sądu, tak jak wszyscy inni, którzy przekraczają nielegalnie granice, będę zatrzymany w więzieniu. Nie było na to rady. Pożegnałem się ze Stefanem, który obiecał mi wszelką możliwą interwencję ze swojej strony oraz swojej rodziny. Jak dotąd widać było, że stosunek władz rumuńskich nie był wrogi więc specjalnie nie protestowałem i udałem się z konwojentem do więzienia. Był to olbrzymi, ponury i brudny gmach. Przechodziłem jakimiś korytarzami, korytarzykami. Z żadną władzą w więzieniu nie widziałem się. Nic mi nie odebrano. Zagarek, scyzory, latarkę i inne drobne przedmioty, nie włączając żelatek, pozostawiono przy mnie. Klucznik otworzył okute drzwi i wszedłem do dużej, jasnej celi. Znajdowało się w niej około 40 ludzi. Jak się okazało, wszyscy Polacy zatrzymani za nielegalne przekroczenie granicy. Podłoga była cementowa. Pod ścianami stały prycze. Powitano mnie okrzykiem, że oto przybył jeszcze jeden towarzysz. Było tu paru oficerów, paru urzędników. Najwięcej jednak uczącej się młodzieży. Siedzieli już od kilkunastu dni. Początkowo było dość znośnie. Spać można było ile kto chciał. Jeść dawali trzy razy dziennie. Ale nikt prawie tego nie jadł, gdyż jedzenie przynoszono w cebrzyku, tak jak dla prosiaków. Natomiast można było kupować jedzenie i w dowolnych ilościach, i kto co chciał. Klucznik zbierał pieniądze i zapisywał, jakie kto sobie życzy, sprawunki. Czasem przynosił nawet kilka butelek piwa, czy też wina. Jeśli ktoś nie miał pieniędzy, zdobywał je handlem wymiennym za zegarki i inne rzeczy, a nawet za polskie złote. Jedno, co nam wszystkim strasznie dokuczało, to wszy. Było ich tu co niemiara. A brak wody jeszcze pogarszał ten stan. W ogóle warunki higieniczne były okropne. Na drugi dzień pobytu w więzieniu miałem widzenie z konsulem Bujnowskim, którego Bogdanowicz już zawiadomił, że jestem kurierem jadącym do Paryża i znajduję się w więzieniu. Konsul, nader uprzejmy i rzeczowy, zapytał, czy faktycznie jestem kurierem, od kogo i do kogo. Wyjaśniłem mu wszystko i prosiłem o opiekę oraz pomoc w dalszej drodze. Prosiłem także o jak najszybsze wydobycie mnie z więzienia. Konsul obiecał wstawiennictwo, zaznaczając, że może to potrwać parę dni. Pytał, czy mi czego nie brak, w jakich warunkach się znajdujemy i tym podobne. Po półgodzinnej rozmowie rozstaliśmy się i wróciłem do celi. Do więzienia codziennie przybywało po kilka osób. W celi stawało się ciasno. W parę dni po rozmowie z konsulem zawołano mnie na korytarz. Był tam Stefan z jeszcze jednym panem, który przedstawił się jako inżynier Freyman. Stefan powiedział mi, że przekupiono klucznika i ten zgodził się, abym wyszedł na parę godzin na miasto. Z radością powitałem tę wiadomość. Samochodem, który prowadził inżynier Freyman, pojechaliśmy do jego domu. Stefan wyjaśnił, że inżynier jest jego dobrym znajomym i może być nam pomocny na tutejszym terenie. Obecnie zajmuje się przygotowaniem dla mnie odpowiednich papierów na drogę. Podałem dane personalne potrzebne do paszportu, który mieli dla mnie wyrobić w konsulacie. Stefan ogromnie mnie rozczulił, proponując, że pójdzie zamiast mnie do więzienia, aby mógł załatwić formalności związane z dalszą drogą. Nie zgodziłem się jednak na tę propozycję. Po paru godzinach wróciliśmy do więzienia. Klucznik ucieszył się, gdy nas zobaczył. Uspokoił się, że nie będzie miał kłopotów z władzami, a i w naszym interesie leżało, aby mieć zaufanego klucznika. Mogło się to w przyszłości przydać. Oczekiwaliśmy sądu, ale sprawy przewlekały się. Upłynął tydzień. Było nas już w celi około sześćdziesięciu. Niespodziewanie, któregoś dnia przed południem zawiadomiono nas, że wszyscy wychodzimy. Dokąd nie powiedziano. Po chwili kazano zabrać wszystkie rzeczy i wyjść na korytarz. Na korytarzu jakiś urzędnik z konsulatu oświadczył nam, że idziemy pod opiekę konsula, który zagwarantował, że żaden z nas nie ucieknie. Znając nasze ciężkie położenie i przykrości, na jakie jesteśmy narażeni, przygotowano nam specjalne pomieszczenie, bardzo wygodne, i właśnie tam przechodzimy. Przedtem jednak mamy się wykąpać, a ubrania zostaną oddane do dezensekcji. Ucieszyliśmy się ogromnie z takiego obrotu sprawy. Po łaźni i dezensekcji ubrań zaprowadzono nas do jakiegoś domu, gdzie na korytarzach stała warta rumuńska, a w jednym z pokojów urzędował przedstawiciel konsulatu. Urzędnik odprowadził nas do trzech olbrzymich sal oddanych do naszej dyspozycji. W każdej znajdowało się około czterdziestu łóżek czyściutka pościel, łazienka na miejscu, i tak dalej. Nawet biblioteka była do naszej dyspozycji. Jednym słowem wszelkie wygody, niczym w pensjonacie. Rozlokowaliśmy się zadowoleni. Z naszego nowego lokum teoretycznie nie wolno było wychodzić, ale praktycznie wychodziło się prawie bez ograniczeń. Natomiast zezwalano oficjalnie na przyjmowanie odwiedzin bez żadnych zastrzeżeń i ograniczeń. Tymczasem urzędnik konsularny załatwiał sprawy paszportowe. Trzeba przyznać i podkreślić tu zasługę w tym wszystkim konsula Bujnowskiego, który troszczył się o nas już nie tylko jako urzędnik, ale przede wszystkim jako człowiek rozumiejący niedolę innego rodaka. Nie chciał, aby trzymano nas po rumuńskich więzieniach za to, że chcieliśmy się przedostać do formujących się oddziałów wojska polskiego. Muszę przyznać, że w całym moim dotychczasowym życiu nie spotkałem drugiego takiego urzędnika, który by tak po obywatelsku pojmował swoje obowiązki i nie urzędował, lecz z sercem załatwiał sprawy. Dobrym duchem była żona konsula. Dla każdego pani Marta miała dobre słowo, umiała pocieszyć, udzielić rad, dawała wskazówki, odszukiwała znajomych, myślała o wszystkim, o wszystko się troszczyła. Wykazywała dużo energii, a jednocześnie miała tyle kobiecego wdzięku, że rozbrajała i podbijała serce każdego. Odwiedzał nas czasem inżynier Freyman i radca Fruling z konsulatu. Często przychodził Stefan, nieraz nawet parę razy dziennie. Tak minął jeszcze jeden tydzień i nareszcie nadszedł dzień rozprawy sądowej. Zaprowadzono nas po dwudziestu na rozprawę. Był tu sędzia i prokurator, który oskarżał nas, oraz adwokat mający bronić. Widać było, że prokurator choć nas oskarżał, czynił to raczej z musu. Główną treścią jego przemówienia było stwierdzenie, że specyficzne warunki zmusiły nas do przejścia granicy i w związku z tym występują okoliczności łagodzące. Wierzę, nie jesteśmy żadnymi przestępcami. Niemniej dla porządku i powagi prawa powinniśmy zostać ukarani. Obrońca zwrócił się z apelem do sądu, aby wziął pod uwagę tragedię, jaką przeżywamy w tych nadzwyczaj ciężkich czasach i prosił o zwolnienie od kary. Nas nie pytano o nic. Po przemówieniach sąd wydał wyrok skazujący każdego z nas na cztery tygodnie utraty wolności z zaliczeniem dotychczasowego aresztu. Areszt odbywać mieliśmy w tym samym pomieszczeniu i w tych samych warunkach co dotychczas. Po powrocie do sali, gdzie mieszkaliśmy, zwróciłem się z pytaniem do naszego opiekuna, pani Marii, czy naprawdę mam tu siedzieć jeszcze dwa tygodnie? Pani konsulowa odrzekła, że nie muszę ani chwili dłużej siedzieć i zaraz mogę opuścić ten lokal, gdyż papiery są już gotowe. Tego samego dnia zostaliśmy zaproszeni do państwa bujnowskich na obiad. A nazajutrz rano odjechaliśmy pociągiem do Bukaresztu. Przybyliśmy tam pod wieczór. Papiery mieliśmy w porządku. Nie posiadaliśmy jednak specjalnego zezwolenia na zamieszkanie w stolicy, co wówczas było wymagane. Trzeba było wyrobić je na miejscu w prefekturze. Bez takiego pozwolenia, poruszanie się było niebezpieczne i uciążliwe. Mogliśmy znów trafić do aresztu. A nawet do jednego z obozów koncentracyjnych dla wojskowych. Poszliśmy do konsula generalnego w Bukareszcie, pana Mikuckiego, by zwierzyć się z tych kłopotów. Przyjął nas nadzwyczaj miło. Starszy siwy pan, poważny, o bardzo rozumnych oczach, okazał nam wiele życzliwości i zrozumienia. Podzielając nasze obawy, kazał nam posłać dwa łóżka u siebie w gabinecie, a rano wysłał urzędnika, aby załatwił nam pozwolenie na chwilowy pobyt w Bukareszcie. Koło 11 poszedłem do ataszatu do pułkownika dyplomowanego Tadeusza Zakrzewskiego. W ataszacie przyjęto mnie kwaśno, wyraźnie nierzeczliwie. Nie podobało im się bardzo, że jakieś kuriery chodzą do generała Sikorskiego. Po co jechać do generała Sikorskiego, kiedy tu na miejscu są najwyższe władze wojskowe i cywilne? Uważano mój wyjazd do Francji za zupełnie niepotrzebny. Chcieliby, żeby im wszystko przedstawić, a oni, jeżeli uznają za właściwe, to poślą tę wiadomość do naczelnego dowództwa. Odpowiedziałem jednak, że mam rozkaz udania się do naczelnego wodza i jako wojskowy muszę go wykonać. Mój rozmówca, jakiś oficer w cywilnym ubraniu, uniósł się, słysząc moje słowa i zaczął mnie pouczać, kto jest najwyższą władzą i kto może rozkazywać. Po dłuższej wymianie poglądów na ten temat, przy okompaniamencie miłych i pouczających słów, w końcu nie wiem jakim cudem, może chcąc odczepić się ode mnie, obiecano załatwić wizy i wyjazd. Musiałem jednak złożyć meldunek na piśmie, do kogo i w jakiej sprawie się udaję. Było to prawo kaduka, prawo silniejszego, a właściwie zupełne bezprawie. Gdy przyszedłem po paru dniach, przyjął mnie podpułkownik Zakrzewski i powiedział. Że generał Sikorski jest o wszystkim powiadomiony depeszą, a ponieważ co kilka dni jadą kurierze do Paryża, więc mój wyjazd nie jest konieczny. Radził mi pozostać w Bukareszcie. Odpowiedziałem znowu, że jest to niemożliwe, gdyż otrzymałem taki rozkaz i muszę go wykonać. Po namyśle pułkownik kazał mi przyjść za kilka dni. Nie widziałem przeszkód, jeśli chodzi o wyjazd, gdyż jak mi było wiadomo, codziennie wyjeżdżało do Francji po 30-40 osób, a zatem mogłem i ja wyjechać. Minął jednak tydzień, a wiz jeszcze nie otrzymaliśmy. Trudno było zrozumieć tę grę na zwłokę. Na celowych intrygach, na niewykonywaniu rozkazów przez wyższych oficerów jeszcze się nie znałem. Pierwsze lekcje otrzymałem dopiero w Bukareszcie. Jak się później dowiedziałem, trudności stwarzał drugi oddział inspirowany przez pułkownika Wendę. Aby od pierwszej chwili uniemożliwić generałowi Sikorskiemu nawiązanie łączności z krajem. Nie mogąc doczekać się wizy, poszedłem do ambasady. Ambasadora Raczyńskiego nie zastałem. Zastępował go pierwszy radca Poniński. I na szczęście zastałem radcę szczęsnego Zalewskiego, którego znałem jeszcze sprzed wojny. Przyjeżdżał do nas do pułku z odczytami o gospodarce państwowej. A że interesowałem się tymi zagadnieniami i nieraz wywiązywała się między nami dyskusja, radca Zalewski poznał mnie od razu i zaofiarował pomoc. Gdy dowiedział się o całej mojej sprawie w Ataszacie, uśmiechnął się i powiedział: że za dwa dni będę miał wszystkie potrzebne wizy wyjazdowe. Wyjaśnił, że w Ataszacie są ludzie ambitni, uparci i nie lubią, gdy się ich pomija. Częściej lubią szkodzić niż pomagać, a ponadto mają w tym swoje zakulisowe interesy. Wysyłają tylko starszych stopniem wojskowych, dwójkarzy i tym podobne filary. Po dwóch dniach dostałem wszystkie wizy przejazdowe i na wniosek radcy Zalewskiego nie pojechałem pociągiem, lecz samochodem. W tym celu otrzymałem wspaniały wóz, Kadilak, którym jeździł zawsze marszałek Rydz-Śmigły, aby go przy tej okazji odprowadzić do Paryża. Gdy tam przyjechałem, wóz wziął naczelny wódz generał Sikorski i stale nim jeździł. Życie w Bukareszcie było całkiem inne, a aniżeli w Czerniowcach a już zupełnie daleki od tego, co pozostawiłem w Lwowie. W Bukareszcie wszystko się bawiło szalało, hotele, restauracje i kawiarnie przepełnione. Dansingi były czynne jak zwykle. Brycz odchodził jak za najlepszych czasów. Wieczorami wystrojone damy i nie mniej eleganccy panowie gromadzili się w salach restauracyjnych, gdzie bawiono się i pito. Nasze panie, żony dygnitarzy, tak cywilnych, jak i wojskowych, bawiły się na umór we wszystkich kawiarniach, na dancingach, których moc było na każdym kroku. Wybrylantowane, wyfiokowane, wypomadowane, z dekoltami do pasa z przodu i z tyłu, omdlewały rozkosznie w ramionach tancerzy, przeważnie oficerów armii rumuńskiej. Mnóstwo alkoholu i nowe, Nieznane otoczenie pozwalało na całkowitą niemal swobodę pod każdym względem. Wszystko wkoło tańczyło, bawiło się i upijało. Zupełnie jakby się nic nie stało. Jakby ci ludzie przyjechali tu na letnie wywczasy. Właśnie tylko po to, aby się bawić, bawić i jeszcze raz bawić, aż do utraty tchu i pamięci. Z pracą dla sprawy ogólnej też było inaczej niż w czerniowcach. Tutaj pełno było klik, koterii i mafii. Każdy tylko dla siebie, drugiego uważał za wroga, którego trzeba było niszczyć. Plotki i oszczerstwa mnożyły się na każdym kroku. Ambasada sobie, konsulat sobie i ataszot wojskowy sobie. Wszędzie panowała samowola władzy, wszędzie kwitła protekcja. Nie był to jednak całkowity obraz, gdybym tylko potępiał wszystko w czambuł. Spotykało się bowiem ludzi gotowych do poświęceń i pełnych zapału, którzy rwali się do walki. Na gwałt chcieli wydostać się do Francji, aby znów znaleźć się w szeregach walczących, aby nie gniuśnieć bezczynnie. Muszę jednak wyraźnie podkreślić, że byli to przeważnie ludzie nieznani, szarzy, tzw. pospolite doły, a nie ludzie piastujący wielkie godności i zaszczyty. Otrzymawszy dokumenty dla siebie i na samochód, poszedłem do ataszatu zameldować swój wyjazd. Okazałem papiery i prosiłem, aby dano mi skierowanie wprost do Paryża, bym mógł jak najprędzej zameldować się w naczelnym dowództwie. Tym razem nie czyniono mi przeszkód. Pułkownik Zakrzewski dał mi skierowanie do szefa sztabu naczelnego wodza, pułkownika dyplomowanego Kędziora. Pożegnawszy się ze znajomymi dnia 19 listopada 1939 roku, siadłem do samochodu wraz ze Stefanem Bogdanowiczem oraz jakimś panem, którego nazwiska nie pamiętam i dwoma paniami Heleną Nowosielską i Janiną Brzeską. Były to przedstawicielki tej właśnie nielicznej grupy pań, które chciały pracować i dla sprawy ponosić wszelkie trudy. Obie były bardzo miłe, sympatyczne, pełne zapału. Od pierwszego dnia swego pobytu w Bukareszcie dość miały tego wielkiego miasta i chciały, jak każdy uczciwy Polak, spełnić swój obowiązek do ostatka i bez reszty. O dziesiątej wieczorem opuściliśmy Bukareszt. Wóz szedł cudownie. Jechaliśmy w dalekie nieznane. Nazajutrz przekroczyliśmy granicę rumuńsko-jugosłowiańską. W przepięknych górach Jugosławii już spadł śnieg przyczyniając nam trochę kłopotów. Minęliśmy Belgrad, Zagrzeb i pod wieczór 22 listopada roztoczył się przed nami niezapomniany, przepiękny widok Triestu, oświetlonego milionem lamp, tonącego dosłownie w powodzi świateł w dolinie u podnóża gór, tuż nad morzem. W treście przenocowaliśmy, a następnego dnia przez Wenecję, środkowe Włochy i włoską riwierę dojechaliśmy do granicy francuskiej, skąd wysłano depeszę do Paryża o naszym przybyciu. Nad ranem przyszła odpowiedź, że naczelny wódz jest w Londynie, ale polecił mi przyjechać wprost do Paryża. Wyruszyliśmy w dalszą drogę, przez Marsylię i wieczorem tegoż jeszcze dnia byliśmy w Paryżu. Pierwszy cel mojej podróży został osiągnięty. W Paryżu zatrzymaliśmy się w małym, czyściutkim hoteliku przy bulwarze Hausmana. Na drugi dzień rano, wypoczęty po męczącej i pełnej wrażeń podróży, wyszedłem na miasto, aby odszukać siedzibę naszych władz. Rząd i naczelne dowództwo mieściło się wówczas w pięknym hotel de Regina, leżącym niemal w sercu Paryża, obok Louvru i pracu de la Concorde. Jak też nieopodal wielkiej kolumny Vendémie. Przed samym hotelem stał niewielki pomnik Joanny Dark. W hotelu zapytałem o szefa sztabu naczelnego w wodza, pułkownika Kędziora. Od razu uderzył mnie widok tych samych, tak dobrze zdanych mi twarzy generałów i pułkowników z okresu Polski przedwrześniowej. Ten cały sanacyjny anturaż. Widać było, że i tutaj sanacja dobrze się czuła. Na przyjęcie przez szefa sztabu musiałem czekać dość długo. Jak się okazało, oni tutaj także nigdy nie mieli czasu. Rozglądałem się tymczasem ciekawie po otoczeniu, słuchając rozmów i biorąc w nich częściowo udział. Zdawkowe rozmowy wkrótce przeszły w ożywioną ogólną wymianę myśli i zapatrywań na temat kraju i wrześniowej kampanii. Tak więc mogłem zauważyć, że choć katastrofa wrześniowa była jeszcze zupełnie świeża, to jednak ujęcie jej przyczyn już całkiem wyraźnie zaczęło się zarysowywać, tak w świadomości ówczesnego zespołu rządowego, jak i ludzi ze społeczeństwa polskiego, którzy nie bali się myśleć samodzielnie. Z dyskusji zostałem wyrwany przez adiutanta szefa sztabu, który wprowadził mnie do jego gabinetu. Za biurkiem stał niewielkiego wzrostu sympatyczny, nie stary jeszcze pułkownik. Zameldowałem się. Wskazał mi krzesło, usiedliśmy i pułkownik zasypał mnie pytaniami dotyczącymi sytuacji w kraju. Po godzinnej rozmowie kazał mi napisać szczegółowy raport. Zapowiedział, że będę się meldował u naszolnego wodza, jak powróci z Londynu, i u generała Sosnkowskiego, ministra dla spraw kraju. Daty dokładnie nie określił, przypuszczał jednak, że nastąpi to za parę dni. Na pożegnanie zapytał, jak się urządziłem, czy niczego nie brak, gdzie mieszkam. Dał mi szereg wskazówek i koleżeńskich rad. Czekając na przyjęcie przez naczelnego wodza, chodziłem po Paryżu. Codziennie niemal zaglądałem do siedziby Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdzie urzędował naczelny wódz. Chciałem przy tej okazji poznać bliżej jego otoczenie. W ten sposób poznawałem coraz więcej ludzi, tak z rządu, ze sztabu głównego, jak też i z bezpośredniego otoczenia generała Sikorskiego. Przyglądałem się uważnie ludziom i ich pracom. Złożyłem już dawno raport i niemal przez tydzień mogłem obserwować dokładnie to, co się wokoło działo. Byłem zdziwiony, gdy po paru dniach, będąc na rozmowie u szefa drugiego oddziału sztabu, podpułkownika dyplomowanego Tadeusza Wasilewskiego, zobaczyłem u niego na stole mój raport dosłownie przepisany, podpisany przez niego i zaadresowany do ministra Sosnkowskiego. Widocznie jako porucznik byłem zbyt małą osobą, aby podpisywać swój własny raport. Z oburzeniem patrzyłem, jak nasza emigracja w pierwszej zaraz fazie wierzga dawnymi narowami. Widziałem uwijających się znowu przy żłobie ludzi skompromitowanych, którzy bezspornie przyczynili się walnie do jednej z najstromotniejszych klęsk w naszych dziejach. Wobec takich stosunków. I ówczesnej rzeczywistej sytuacji od razu można się było zorientować, że nasi kierownicy i przywódcy znowu nie dorastają do zadań, jakie stanęły przed nimi, a które trzeba było podejmować na każdym kroku i to bez zwłoki, by ratować Polskę i jej przyszłość. Poznając stosunki i ludzi, doczekałem się wreszcie w dniu 1 grudnia przyjęcia przez generała Sosnkowskiego. Generała Sosnkowskiego nie znałem przedtem. W Polsce nie widywałem go i jakoś nigdy nie zatknąłem się z nim. Znany mi był tylko ze i z prasy. Miałem pójść do niego w towarzystwie jego oficerów sztabu, pułkownika Bagińskiego i pułkownika Demla. Powiedziano mi, że generał będzie się wypytywał o położenie w kraju. Przygotowałem się do tej wizyty, robiąc notatki i porządkując pytania, by wrócić do Polski z jak najdokładniejszymi instrukcjami rządu. Wieczorem koło godziny dwudziestej przybyłem do siedziby generała Sosnkowskiego. Zameldowałem się u oficera dyżurnego. Wprowadzono mnie do wielkiej sali, gdzie sześciu ludzi przepisywało coś pilnie na maszynach. Miałem tu zaczekać. Usiadłem myśląc, że znowu będę czekać godzinami jak zawsze. Tym razem było jednak inaczej. Po chwili poproszono mnie do następnego pokoju, w którym byli już pułkownicy Bagiński i Demel. Po paru minutach wszedł do pokoju wysoki, dobrze się prezentujący w cywilnym ubraniu starszy pan. Widać było po ruchach, że to wojskowy. Powstaliśmy ze swych miejsc na powitanie. Był to generał Sosnkowski. Po przedstawieniu się siedliśmy przy stole. Siedziałem naprzeciw generała Sosnkowskiego. Przyglądałem mu się. Był mocno szpakowaty. Ze spokojnej, miłej twarzy patrzyły ciemne, przygasłe oczy, jakby ogromnie zmęczone. Między generałem a mną zawiązała się rozmowa. Dwaj pułkownicy byli tylko jej niemymi świadkami. Po złożeniu szczegółowego raportu dotyczącego kraju i jego potrzeb, przeszliśmy do spraw, które zdaje się najwięcej interesowały generała. Co mówią w kraju o kampanii wrześniowej? zapytał. Co mówią o obronie stolicy? Czy nie szkoda było Warszawy? Odpowiedziałem kolejno na pytania, tak jak się o tym mówiło w kraju: że wszyscy byli oburzeni na czołowych ludzi, na sanację, rząd i władze wojskowe, że ogół jest wielce rozczarowany, pamięta doznane krzywdy i nie chce ich wybaczyć, że Warszawa czci swoich obrońców i swoich bohaterów. Tak. Nie mogłem i ja pogodzić się z panującymi stosunkami w Polsce, odpowiedział generał. Ale nie było na to rady. Co miałem robić? Podniecony takim stanowiskiem generała, widząc, co się dzieje, jak i kto znowu zabierał się do roboty, oświadczyłem w obecności pułkowników, że klęska wrześniowa jest tylko naturalną konsekwencją tego, co było przed wrześniem w Polsce. Rozmowa nasza przeciągnęła się ponad godzinę. Gdy się żegnałem, generał powiedział, abym za parę dni znów zameldował się u niego. Nazajutrz zaś mam się zameldować u naczelnego wodza generała Sikorskiego. Pożegnanie wypadło raczej serdecznie. 2 grudnia koło godziny dziesiątej meldowałem się w hotelu Regina w gabinecie naczelnego wodza. Przyjął mnie szef gabinetu generała Sikorskiego. Major dyplomowany Borkowski. Witając się, powiedział, że muszę nieco zaczekać, gdyż generał jest jeszcze zajęty. Po kilku minutach z gabinetu generała Sikorskiego wyszedł Tadeusz Bielecki, prezes Stronnictwa Narodowego, i generał ukazał się w drzwiach. Major Borkowski zameldował: Panie generale, emisariusz z kraju. Chciałem się zameldować, ale generał Sikorski przerwał mi wskazując ręką, abym wszedł za nim do gabinetu. Pańskie sprawozdanie czytałem. Po tych słowach podał mi rękę i wskazał fotel, sam zajmując miejsce za biurkiem. Teraz dopiero mogłem spokojnie skupić się i zebrać myśli. Mogłem przyjrzeć się osobie naczelnego wodza i premiera. Przez parę chwil trwało milczenie. Z wielką ciekawością spoglądałem na generała Sikorskiego. Generał Sikorski w roku 1926 nie opowiedział się za Piłsudskim i będąc wówczas na stanowisku dowódcy Okalwów, nie tylko nie pośpieszył z pomocą, ale istniały nawet poważne obawy, że może się przeciwstawić rządom jego w przyszłości. W związku z tym został pozbawiony dowództwa OKA, i musiał wyjechać z Polski, aby nie dzielić losu generała Zagórskiego, który został zastrzelony w niewyjaśnionych okolicznościach, czy też generała Rozwadowskiego, który przesiedział dwa lata w więzieniu w Wilnie, a potem zmarł w pół roku po opuszczeniu go. Generał Sikorski udał się do Francji i tam przebywał, biorąc czynny udział w życiu ogólnym i politycznym. W 1938 roku chciał wrócić do Polski na stałe. Ale ówczesny premier, generał Składkowski, odmówił mu prawa pobytu, tłumacząc, że: cytat, Nie będzie miał dość policji, aby ochraniać osobę generała Sikorskiego. Opowiadał mi to osobiście generał Sikorski. W 1939 roku, zaraz po wybuchu wojny, wraca do kraju i melduje się u marszałka śmigłego, prosząc, aby dał mu dowództwo. Nad jakimikolwiek oddziałami wojskowymi. Chciał iść na front i walczyć. Marszałek śmigły odmówił, i generał Sikorski powrócił do Paryża. Generał Sikorski był średniego wzrostu, o dość dużej twarzy, wysokim i lekko wypukłym czole. Miał niebieskie, bystre, ogromne oczy, mówiące o dużej inteligencji. Ubrany był w ciemną marynarkę cywilną i trochę jaśniejsze spodnie. Od całej osoby generała biła powaga i energia. Widać było upór i siłę woli. Jakże wielka różnica była między obu generałami, Sikorskim i Sosnkowskim. Tamten, ospały, z baryta, był wyraźnie załamany, przybity, a ten, pełen zapału, energii i żądzy czynu. Naczelny wódz zaczął wypytywać ogólnie o sytuację w kraju, o warunki życia. Mówił, że się stara zorganizować pomoc krajowi, że żyje jedynie myślą o tym, jak mu pomóc i robi w tym kierunku wszelkie możliwe wysiłki. Ale nim pomoc dojdzie do kraju, sporo czasu może jeszcze upłynąć. Rozmowa nasza trwała około 40 minut. Generał Sikorski ogromnie się śpieszył. Kilka osób, którym wyznaczył konferencję, czekało na swoją kolej w adjutanturze. Na zakończenie powiedział mi: Zatrzymuję pana w swym gabinecie. Za parę dni zgłosił się pan u mnie. Gdy przypomniałem, że powinienem wracać do kraju, gdyż przyszedłem tylko po jego rozkazy i instrukcje, przerwał mi mówiąc: Tak, wiem. Na razie jednak zostanie pan przy mnie. Nie mam ludzi. A potem zobaczymy. Jak pan będzie chciał wracać, to pana puszczę. Podał mi rękę, dając tym do zrozumienia, że na dziś rozmowa skończona. Zostałem przydzielony do prac specjalnych dla spraw kraju w gabinecie generała Sikorskiego. Czasu miałem dość sporo. Poznawałem coraz więcej ludzi z rządu i czołowych osobistości biorących żywy udział w ówczesnym życiu politycznym Polski. I tak poznałem ministrów: Mariana Sejdę, Stanisława Kota, Augusta Zalewskiego, generała broni Józefa Hallera, którego znałem jeszcze sprzed wojny, generała Żeligowskiego, księdza biskupa Gawlinę, generała Kukiela, generała Modelskiego. Z cywilnych osób poznałem księdza rektora Cegiełkę, mecenasa Bitnera, ksawarego Pruszyńskiego, Tadeusza Bieleckiego, Cata Mackiewicza, Zofię Zalewską i szereg innych osób. W tym miejscu zakończymy drugą część, bo chcąc przeczytać całą tą część, byłoby ponad dwie godziny około dwóch i pół godziny wychodzi. To jest trochę za długie do słuchania. Czekam na Państwa ocenę i zapraszam do ankiety, którą za chwilę stworzę i będzie dostępna na zakładce społeczność.